Lubinianie muszą wygrać, aby być pewnym drugiego miejsca przed fazą play-off. Zespół Kopeksu zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale potrafi sprawić niespodziankę. Pokonali dwa razy rywala, z którym my nie wygraliśmy ani seta, mówię tutaj o Siedlcach, także to jest na pewno niewygodny rywal. Ma kilku doświadczonych graczy, tak jak w każdym ligowym zespole. Jest tam zawodnik, który grał w PLS-ie, zawodnik, który grał 10 sezonów w pierwszej lidze. Doświadczony zespół w tym roku Beniaminek, ale te ich miejsce, no mówię, no, liga tak jakby weryfikuje każdy zespół. Pierwszym rywalem Kuprum w fazie play-off będzie Crispol Września bądź AZS Nysa.